Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w kapoński jumping i kontynuujemy sobie naszą serię z moimi niezaspecjalnymi skokami. W Hinter Zarten. Trening. Tak, trening wyszedł tragicznie, bo przyzwyczaiłem się do DSJ-u w międzyczasie i za wcześnie się wybiłem. Ale mam nadzieję, że tutaj pójdzie już lepiej. Przy okazji zapraszam was także na mój drugi kanał, taki kanał kreatywny. Ojejku, za wcześnie. Może się zakwalifikuję, albo i nie. Link jest w opisie. I także na Instagrama, do którego link też jest w opisie. Dobre rozpoczęcie sezonu. Można go jakoś przerwać. Sponsorów no, nie będę szukał nawet. ...78%, już nieco lepiej. Które mi to daje miejsce? 16. Jejku, prawie, ledwo co wylądowałem. Niewiele brakowało, bym się wywalił. I teraz... 7. Teraz tragedia. Wiatr pod narty, krani. Chyba było dobrze. Wybicie takie sobie, 87%. Jest 8 miejsce. Dość przyzwoicie. ...92%, 102 metry, jeszcze lepiej. Pierwsze miejsce. Z dość dużą przewagą. I teraz tylko wystarczy to powtórzyć. Tylko te. ...103 metry! I mamy pierwsze miejsce! 9 ogólnie. Sponsora wybieram tego pierwszego. Jestem jeszcze ostrożny co do swoich umiejętności. Słabiutko. Ale nie, 6. O, myślałem, że się nie zakwalifikuje nawet. ...97, daje mi to pierwsze miejsce jak na razie. No i teraz słabo już. 90 równe. I spadłem na 4. I czas na Liberec w Czech Republik. 120. Kompletnie noszenie nie potrafiłem tutaj złapać, co mnie wyciągnęło, co mnie upuściło na 25 pozycji. Ponownie nie za specjalnie. I teraz to już tragicznie wręcz. Mam nowy poziom, mogę na pewno sobie dodać punkcik, to sobie dodamy. W Dexterity może? Lecimy kolejny Liberec. Librec, czy coś takiego. O, złapałem noszenie, ale byłem za nisko i to tak mnie niedaleko pociągnęło. 111 metrów i 32 miejsce. Coś tej skoczni nie mogę wyczuć. Bardzo kiepsko mi na niej idzie. Wiatr teraz pod narty, powinno być dobrze, po środku zwłaszcza. Ważne, żeby się dobrze wybić i dolecieć w miarę wysoko do tej środkowej części skoczni. No i za wcześnie pewnie. No jeszcze chciał podnosić, ale nie miał z czego już. Ajajajaj, o drugiej serii mogę zapomnieć. Raz nowy. Wiatr w plecy. I za wcześnie. Co? Zakwalifikowałem się? Jak? Spoko. Thank you.
Teraz spóźniłem znowu. Brrr. Nie, ale się zakwalifikowałem. Kompletnie nie trafiam. Nie, w ogóle nie mogę coś lecieć na tej skoczni. Nie potrafię. Nie wiem gdzie robię błąd. Tragedia, ale zakwalifikować się raczej powinienem. To 46. Tak dobrze zacząłem. I tak bardzo spadam. O, znowu dobrze. Taka sinusoida, czy co? Raz na górze, raz na dole. W skoczni dole. Hehehe. No, i to by było tyle ze tego śmienia. Choć 15, nie jest tak tragicznie znowu. Początkowo wiatr w plecy, to znowu nie złapie mnie do góry, byle się dobrze wybić, ale... Coś, tą pozycję chyba znowu maszczę. 80%. Bardzo rzadko dzisiaj udaje, w tym odcinku udaje mi się zdobyć te 90% przynajmniej procent. Żeby ta dziewiątka była przynajmniej z przodu. Już nie mówię, że 99, ale żeby ta dziewiątka była przynajmniej z przodu. To wtedy można by liczyć na jakieś działanie w locie. Ale jak wybicie kiepskie, to co ja mam w locie działać? O, teraz coś pociągnęło, ale 86 tylko. 87 metrów i 20 miejsce. 87, co? 87 skoczyłem, 86, 89, to byłbym w czołówce, jakby nie ten pierwszy skok. Zarabiam, jakbym nie mógł. Not the damn. Lecimy. O, masakra, jest dziewiątka, ale nie na tej pozycji, miało być 97, a nie 79. 40, wii. Jakbym zaczynał grać w tą grę. Spróbuję odwalić trening na 200. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może ja mam dzisiaj dzień na duże skocznie, ale że jestem juniorem, to mam tylko małe. No i za wcześnie. 14%. No, na dłużej też nie mam dnia raczej. Chociaż jeszcze raz spróbujmy. $199! Oh yeah! I punkcik, take off. No, teraz mi siadło. $96, no ładnie wybicie, tylko lot był chyba kiepski, bo 13 tylko miejsce. Tego już nie będę komentował. Stams kolejne. $93, $99 i daje mi to siódme miejsce w kwalifikacjach? Tak. Za wcześnie. I ten lot, i to lądowanie, oj. Ciekawe, ile można tak sezonów przemęczyć. Na tym samym poziomie. Jejku, nawet się nie zakwalifikowałem. Park City.
Jajku, coś tak mi przyklatkowało. Nie wiem dlaczego, to jest pewnie coś w grze, taki problem, że na dole lubi przyklatkować czasami przy wyjściu z progu i można się zgubić i kliknąć sobie nie w tym momencie przez to. Przynajmniej mnie to tak rozprasza. Coś źle, pochylenie pociągnąłem i mnie zepchnęło. Jej, obydwa skoki na tej skoczni w przedbiegach odpadłem. Zobaczmy, jak będzie na pucharze. Czy na mistrzostwach, czy jak się to nazywa. Tragedia. Odpadłem, co się dzieje? Dlaczego ja nie skaczę dalej? Oj, się wywaliłem jeszcze. Myślałem, że jeszcze przyciągnę przez tą górkę, ale jednak nie do końca. Jak nawet na Zakopanym się nie zakwalifikowałem. Jest coraz gorzej, miało być coraz lepiej. Morale na pewno nie podrosną w ten sposób. Dwudziesty pierwszy, wow. Wydawało mi się, że był skok rewelacyjny, jak na mnie. Ojejku, to już z tym lądowaniem to było tak, żeby tylko przeżyć 85 metrów, nawet nie patrzę, który jestem, bo na pewno się nie zaklasyfikowałem, czy tak. No, nie przeszedłem do drugiej rundy. Szczyrk. Jakąś zieloną kreskę minąłem, ale co to ta kreska oznaczała? Nie wiem, że będę 25. Albo że będę w 30. Albo jakiś wynik. Jestem 17. Ten sezon na pewno uda mi się zmieścić w jednym odcinku. Co do tego nie mam wątpliwości. W związku z tym przed następnym postaram się dość mocno potrenować na treningu, żeby się tak wprawić i faktycznie były jakieś dobre skoki. Bo już zdarzało się, że faktycznie mi się udawało, więc ja potrafię, tylko coś... Dzisiaj nie mogę, nie może ten klozek zaskoczyć na swoje miejsce. Jakiś kabelek mi się odpiął i to nie działa jak powinno. Ale skoczkowie też mają swoje gorsze sezony. Nasuwa się pytanie, kiedy miałem lepszy? Jeszcze będzie. Kiedyś musi, chyba. O! Ale mam takie przebłyski. Chociaż to mi bardziej chyba wiatr pomógł. A ja mi się po prostu fuksło, że trafiłem jakoś tak na niego. Dwudziesty. 28. Ogólnie to jestem w Summer Cup 18, 28. No to w Summer było lepiej. Na początku jeszcze coś szło. W Villach na zakończenie w Austrii. Oj, oj, oj. No to chyba pierwszy ten już mamy za sobą, bo się pewnie nie zakwalifikuje. Ale jednak. Łaskawie zostałem potraktowany. ...95 wybicie, tylko ten lot trochę wybrakowany, chociaż 16. Nie no, wybrakowany. Ale odległości niewiele. Niewielkie różnice, tam 3 metry chyba. Tak zauważyłem. Za wcześnie. Ile było wylądowałem chyba. No, także spadłem na 23.
280, 10 tysięcy mam i został mi jeden. O, ja pewnie trening już przegapiłem kilka. Ojejku. Spróbujmy na Harahov. Ledwo, ledwo z tym lądowaniem i mamy 176 metrów, bardzo słabiutko. To lecimy jeszcze raz. Ale szybko spadałem, dlaczego? Nawet nie wiem w sumie jaki miałem wiatr, ale bardzo mocno się położyłem, co chyba nie było dobrym pomysłem. I lecimy ostatnie. Ostatni konkurs. Tej porażki wielkiej, jednej. Jednej wielkiej porażki. metra, co mi daje 18 miejsce. Jest perspektywa, żeby być w 20. O ile to powtórzę. O, no właśnie, powtórzę. Dużo powiedziane. I się nie dostałem. I tyle, 110. Koniec sezonu, 805 dostałem za sezon. Jakaś tragedia. Ale tak, mam 11 tysięcy, to za to raczej nic nie kupię. W treningu też nie za wiele mogę podziałać. Jak to sklep wygląda? To są ceny też już nie te, co, co nie dla mnie nic. Mógłbym sobie kolor nawet zmienić. O, całkowicie zużyty ekwipunek. Pewnie też miał to swoje przełożenie na wyniki. Także wyglądało to tragicznie. Przed tym sezonem postaram się na free play potrenować troszeczkę, tak żeby wyczuć co robię źle, przeanalizować swoje błędy, swoje zachowania i wyciągnąć wnioski. Co z tego wyniknie, dowiemy się w następnym odcinku, a tymczasem komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, cześć!